Siema, zaczynam sobie serię z Conana. Stwierdziłem, że żeby to jakoś w miarę fajnie wyszło, to pogramy sobie na singlu. Wybieramy oczywiście najnowszy dodatek i poziom trudności normalny. Dobra, jesteśmy w ekranie tworzenia postaci, zrobimy sobie kobietę. Rasa, a niech zostanie tak jak będzie, tutaj nie chcę mi się z tym bawić. Więc zmienimy sobie tylko wyznanie. Damy na to. I zmienimy sobie jeszcze miejsce startowe. Chociaż w sumie i tak nie znam tej mapy. Ogólnie jeśli chodzi o gierkę, to takim kozakiem nie jestem, bo mam ledwo 5 godzin. Ale zobaczymy jak to pójdzie. Dobra. Tworzymy sobie postać. I wchodzimy do gierki. Budzimy się na plaży, gdzie mamy jakieś patyki. Ogólnie grałem na serwerach, straszny problem jest na tych serwerach z mobami. Moby mają strasznie, polagowane są moby. Na początek sobie pozbieramy tutaj różne rzeczy. Przy okazji zahaczyliśmy wodę przez przypadek i mamy osiągnięcie, czy tam kościka, żeby wypić wodę. Tutaj są porozmieszczane takie skrzynki, które sobie pobierzemy. No ale dużo lepiej to chodzi na singlu niż na różnych serwerkach. O, mamy kolejną skrzyneczkę. Dodatkowo mamy ciało. No i mamy uszczelniony bukłak, więc spoko, napełnimy sobie go wodą. Na starcie się przyda, będzie pokchamp. Dobra, mamy napełniony. I mamy jeszcze jedno ciało z drewnem. Zmienimy sobie wszystko. No i dobra, możemy rozpocząć pierwszy crafting. Trochę sobie pozbierałem, biegając tutaj, ale wychodzi na to, że za mało gałęzi jeszcze zebrałem do tego, żeby zacząć przygodę. Sobie pozbieramy tutaj kilka gałęzi. Dobra, robimy sobie siekierkę. Na kilo jeszcze gałęzi muszę rozbierać. Jeszcze nie. Wydawało mi się, że dużo więcej tego zebrałem, ale okej. Dobra, robimy sobie jeszcze dodatkowo kilo. I wbiliśmy poziomy. Na początku będę szedł w udźwig, żeby jakoś w miarę czołgać się z tymi wszystkimi surowcami. Wziąłem sobie oczywiście kamienny miecz i może fundamenty. Dobra. Więc tak, na kamienny miecz, z tego co pamiętam, to potrzeba linę. Tak, sznurek znaczy się. 5 sznurków i 5 gałęzi. Dobra, zrobimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć sznurków. Musimy gałązek jeszcze poszukać. Żeby zrobić sobie mieczyk. I tutaj wyczyścić te ptaszory, które tu latają. Zaraz sobie to ogarniemy, pyk. Dobra, robimy mieczyk. Ja sobie to ładnie poukładam jeszcze tylko. No i mamy naszego pierwszego przeciwnika, ptaszora. Zobaczmy jak on się zachowuje na singlu. Powiem wam, że na singlu się dużo lepiej z nim walczy. No i tak zostałem. Dziabnął mnie raz. Na singlu dużo lepiej się z nim walczy niż na tych serwerach. Aha, okej. Okay. Tylko czegoś się nie spodziewałem. Ale już mamy kolejnego przeciwnika. No ale te ptaszory tam. Raczej za wiele nie zrobią. Dobra. Tego też sobie pokroimy. No i super. Dodatkowo wybiliśmy kolejne poziomy, więc damy sobie dalej w udźwig jeszcze. I tak, musimy sobie odblokować. Nie wiem czemu, ale ja lubię bardzo te sztylety. Więc odblokuję sobie te sztylety. Dodatkowo ognisko sobie odblokujemy, skrzynkę. No i mamy jeden punktik, który za wiele z tym nie zrobimy. Zlecimy dalej i lecimy szukać, myślę, miejsca na bazę. Ogólnie tak wygląda mapa, my się zrespiliśmy tutaj. I tak bazę myślę gdzieś tutaj, przy tej rzeczce ogarnąć. No myślę, że to będzie dobry pomysł. Ogólnie to plan jest taki, żeby koniec końców wybudować bazę na drzewach. Tyle, że żeby to zrobić, to potrzebujemy mieć 30 poziom, żeby budować fundamenty domku na drzewie. Tak więc plan jest taki, wbijamy 30 poziom i budujemy domki na drzewie. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dobra, pobiegłem trochę dalej. Umarłem. No i mamy pierwszą śmierć. Doszedłem do jakiejś drogi kości. Okazało się, że tam był wilk, a ja nie miałem kompletnie życia. I chciałem przed nim uciec, ale nie spodziewałem się tej skarpy. Także musimy wrócić po nasze przedmioty, czyli tutaj. No, nie udało mi się dojść nawet do połowy drogi. Także ja sobie tylko stworzę jakąś broń. No i będę tam biegł, niestety, znowu. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, udało się wrócić po przedmioty. Ale tutaj widzę, że już czekał na nas kolega. Ale co tam, nie będzie najmniejszego problemu. Kroimy sobie go przy okazji. No i dobra, idziemy po nasze przedmioty. Tutaj umarliśmy. Niestety. Dobra, bierzemy wszystko. Tych rzeczy nie potrzebuję w sumie. Bukłak. No i dobra, musimy się dostać na górę z powrotem. I będziemy gdzieś szli w tamtą stronę, w stronę tutaj tej rzeczki. Żeby gdzieś tam sobie zbudować naszą pierwszą prowizoryczną bazę. O, tutaj właśnie. Tutaj na wejściu. Miałem mało życia. I tutaj był wilk. Czy tam pies, czy cokolwiek to jest. O, ten tutaj kolega. I przez niego umarłem. Dlatego teraz zemsta. Nie wiem, mi się podobają też te leciki. Fajne są. Cyk. Cyk. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tu jest, bo ja nie mam pojęcia. Myślałem, że to jakiś mobek, a to kość. Tak dziwnie wyglądająca. Znajdź schronienie. No, czy to jest schronienie, to kłóciłbym się. Ale spoko. Gierka tak uważa, to okej. Dobra, tutaj mam jelonka. Na razie go zostawię. Sarny. O, on mnie atakuje? Kurde, nigdy się nie spotkałem na serwerze, jak grałem z jelonkiem, który by mnie atakował. Naprawdę, przeważnie to na tych serwerach one w bezruchu stały. Ja widzę, że potrafię przewalić. Jest to taki słaby przeciwnik. No, umrzeć, dobra, umarł. I od razu awansik. Okazję sobie go pokroimy. Dobra. No, jeszcze mamy kawałek do przejścia, więc widzimy się prawdopodobnie na miejscu. Po drodze zahaczyłem trochę innych kumpli i nie jestem do końca pewny, czy ja się chcę z nimi bić. Tutaj wiem, że jest żelazo. O Jezu, ale tu szybko biega. Na serwerach moby wszystkie były tak polagowane, że nie było żadnego problemu, żeby przed nimi uciec. Tutaj niebezpiecznie się zaczyna robić. Co to jest tam? O kurde, dobra, to jakieś wojny są. Chciałem powiedzieć, że uciekamy stąd. Szybko, szybko, dobra. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż tam dobiec. O Jezu, dlaczego jest? Skończyła mi się stamina. Ja nie mam jak się wyleczyć. Aktualnie. Nie wiem, czy moje umiejętności wspinaczkowe dadzą radę. I czy dam radę zeskoczyć tutaj i się złapać tego, żeby nie spaść. A trochę się boję, szczerze mówiąc. W ogóle powinienem iść w tamtym kierunku. Może udałoby mi się jakoś tutaj zejść. Teoretycznie mógłbym zeskoczyć i się złapać tutaj tej ściany. O Jezu. Dobra, no cóż, musimy coś zrobić. Dobra. Się udało. Problem jest taki, że mam mało staminy. Ja nie wiem, czy jak się nie skończy stamina, to czy po prostu nie spadnę. Dokładnie tak. No tak średnio to wychodzi póki co. Dobra, plan jest taki.
Dwa razy umarłem już. Plan jest taki, że po prostu zobaczymy się na miejscu, bo to nie ma sensu. Dobra, znalazłem całkiem ciekawą miejscówkę, jest tylko jeden mały problem. Jest tutaj kilka wilków. A ja znowu umieram. Ale mam nadzieję, że mnie zostawił zaraz. Jeszcze jeden za mną biegnie. O nie. Jak on skoczy na mnie, to on spadnie? No to jest dosyć ciężkie zadanie. Bo ja umieram znowu. Nie. Dobra, plan jest taki, że ja muszę zgubić te wilki. Jeszcze nie wiem jak. Ale muszę je zgubić. Dobra, jeden się zgubił. I drugi też. Kozak, dobra, jesteśmy bezpieczni. Teoretycznie, bo tam już czekają na nas kolejne wilki. O Jezu, ale to jest super miejscowa, nie? Tutaj. Dobra. Mam 0 HP, ale udało mi się zrobić łóżko. Także jak coś, to tutaj będziemy się odradzać. Problem jest taki, że trzeba tu jakoś coś wybudować. Tylko jeszcze nie mam kompletnie pomysłu. Jak to zrobić z tymi wilkami tutaj? Bo one mają dosyć duży zasięg i ja chyba obok nich nie przebiegnę. Tak mi się wydaje. Tym bardziej, że tam już dwa na mnie czekają. A z tej strony? A, już się zagrował jeden kumpel. Nie wiem, czy w tej grze da się odlurować te wilki. Teoretycznie mogę sobie tutaj pobiec, zgubić tego wilka, zahaczyć kolejnego przy okazji. O nie, 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 nie. Dobra, mam na sobie dwa wilki. Ogólnie miejscówka jest fajna, tylko jest strasznie niebezpieczna, przynajmniej na moim poziomie. Dobra. Ale mamy łóżko, więc... A dlaczego nie mogę się w łóżko odradzić? Halo? Coś chyba poszło nie tak. Gdzie jesteśmy? Tutaj. O Jezu, ale tragedia. Nie no, ja chcę w łóżku się zrodzić. Może jakiś czas musi minąć. Dobra, zaraz to ogarnę. Dobra, udało mi się odrodzić w łóżku, które wcześniej postawiłem tutaj. Poszedłem troszkę w głąb, bo tu jest w miarę bezpiecznie, to znaczy tak myślałem. Ale okazało się, że tutaj są skorpiony i węże. A tam jeszcze kawałek wilki. Ale tutaj znalazłem taką w miarę spokojną polankę, gdzie nic nie ma, także tutaj sobie wybudujemy pierwsze schronienie nasze prowizoryczne. Ja już troszkę materiałów nazbierałem, więc zaraz bierzemy się za budowę. I tu jest przy okazji jeszcze... NPC tutaj są, więc będziemy mogli sobie ogarnąć niewolników. Dobra, więc chatkę mamy już ukończoną. Mniej więcej wygląda to... Jest to coś takiego. No oczywiście to jeszcze nie jest skończone, bo docelowo chcę tutaj zrobić jeszcze jedno piętro, żeby było miejsce na te wszystkie budowle różne. Tutaj sobie postawiliśmy jeszcze łóżeczko, żeby się odrodzić.
No i w sumie udało się w końcu coś wybudować w tym odcinku. Także to było na tyle. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Yo.